Moja rodzina wyjechała na wczasy. Żona na dworcu kilkakrotnie powtarzała: tylko nie przesyp, tylko nie przesyp. Wiedziała, że jadę nad wodę. Chodziłem po mieście, przypadkiem jednak drogi zawiodły mnie do sklepu wędkarskiego. Nie interesują mnie kółki zanętowe. Nie wejdę. Silna wola i słowo dane żonie kazały chodzić mi obok sklepu obojętnie. W dodatku sklep monitorowany. Na bank mnie ktoś nagra, a ona mnie rozpozna. A może jakiś kamuflaż, jakaś długa broda, inny strój? Ale cóż to za silna wola, wejdę. Zobaczę, mam silną wolę, ale nic nie kupię. Tylko pooglądam. Wtedy będę miał naprawdę silną wolę. Nie interesują mnie kulki zanętowe. Wtedy okażę się prawdziwym mężczyzną. Zobaczę, co tu jest. Nawet mam pieniądze, ale nie kupię. Mam silną wolę. No proszę, pieniądze są, podejdę bliżej, zobaczę. To będzie silna wola. Jestem prawdziwym mężczyzną, dookoła pełno towaru, a ja wziąłem jedną paczkę. Kupię. Kupię. Ale nie użyję. Nie użyję za cholerę. Nawet jakby miały zrobić się czarne. O proszę. Mam w siatce kulki, jestem z nimi sam na sam. Podejdę. Rodzina na wczasach, a ja nic nie wsypię. Jestem w niebo wzięty. Moja silna wola to powód do dumy. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie one są wspaniałe. Ale mam silną wolę. Nie dostaniecie. Nie dostaniecie. Ani jednej. Ani jednej. Siądę. Siądę, zastanowię się. Moja silna wola. Otworzę siatę. Dotknę sobie. Zamknę z powrotem zaraz. O, jak pachną. Jak aromat unosi się po całej okolicy. Poczujcie. Poczujcie. Ale ja mam silną wolę. Nie dostaniecie. Nie ma takiej opcji. Nie, nie. Niech działają na zmysły, nawet do przyjazdu żony. Sam na sam ja i moje kuleczki. Rybom nie dam. O nie. Dotknę jeszcze raz. A może by... A może by wrzucić i zobaczyć, jak wyglądają te kulki w łodzi. Wrzucę kilka. Jezus, jak pięknie stukają o komory zanętowe. Jak pięknie turlają się. Moja silna wola. Kocham ją, jestem z niej dumny. O, jak ona ze mną walczy. A może wsypię więcej? Tak. Zobaczę, jak więcej będzie wyglądało. Przecież mam silną wolę. Przecież ich nie dam. Dobra, dorzucę więcej. Więcej, tak jak na wizycie u lekarza na tabletki przeciwko chciwości, jak się lekarz zapytał, ile panu ich wypisać, jak najwięcej. Ja i moja silna wola. A mogłyście je dostać. To pierdzielę do pełna. Ale one wyglądają w tych komorach zanętowych. Ile wytracicie, pobierając tą jedną kulkę na zasiadce. Tak, piękny widok. A jakby tą łódkę postawić na wodzie. Przecież moja silna wola za cholerę nie pozwoli posłać tej łódki dalej. A w sumie co by się stało, gdybym to zrobił? Boże, jakim jestem prawdziwym mężczyzną. Jaki jestem silny. Jaki nieuległy. Aż ten zapach powoduje narastanie odruchu kaszlowego. Chyba mam alergię. Na pewno nie na moją silną wolę. Popłynę do was. Niech cała okolica zobaczy, jaki jestem bogaty. Ale zarazem jaki silny, żeby wrócić z powrotem z tym całym towarem. Nie dam wam. Nie dam wam za cholerę. Jak pies ogrodnika. Sam nie zeżrę, a nie dam.
Zabiorę je wszystkie. Mam silną wolę. W ogóle nie jest mi z tym źle. Wracajcie do mnie, moje kuleczki. Będę miał i miał. Silna wola to naprawdę powód do dumy. Zrzucę tą przegródkę komory zanętowej, żeby jeszcze bardziej zachłannie je wyciągać, aż nic nie zostanie na dnie. I co? Łyso wam? W sumie pieprzyć tą silną wolę. Jedną wam dam. Generalnie to ja lubię to niedobre dobro. Cicho, bo tutaj kawałeczek słoneczka nawet mamy. Pierwsza zasiadeczka w tym roku. No, jakby się chciało, żeby tak pięknie brały ryby i tak dalej. No ale kilkanaście godzin od wczoraj, od 16:00 wędki we wodzie, więc jeszcze dwie doby, może coś ciekawego będzie. Trzeba walczyć ze swoją silną wolą i trzeba się cieszyć tym, pokazywać to, co sprawia nam przyjemność. I przede wszystkim mierzyć też swoje możliwości na zamiary, bo kilka wyjazdów w roku na pewno nie jest to szaleńcze, młodzieńcze wyjeżdżanie wielokrotnie nad wodę. Więc te kilka wyjazdów w roku, zakładając, że gdyby się nie powiodły, to co? Nie ma pozostać po nich ślad? Nie ma pozostać po nich materiał, który cieszy? Nie. Będą te materiały. A może właśnie w tej chwili, w tej sekundzie, pi, pi, pi? Niestety nie. Ale silna wola to podstawa. Będzie dobrze. Czasami, najczęściej na tych karpiowych zasiadkach zapominamy o tym, żeby usiąść i popatrzeć na kije. Człowiek chodzi, coś robi, leży, biwakuje, a gdzieś przy tych wędkach faktycznie ciężko spędzić troszeczkę czasu. Trochę tęsknię czasami za aktywniejszym mówieniem i gdzieś pewnie będzie coraz częściej zdarzało mi się wyskoczyć na parę godzin z jakimś spławiczkiem albo z jakimś pikerkiem delikatnym. Trzeba uciec od świata. Ale czy ten czas się na to znajdzie? Życie upierdziela, zapierdziela, znika. Buch. Jak tak się przyglądamy temu wszystkiemu, co się dzieje nad wodą, jakie to wędkarstwo karpiowe ewoluowało do pewnych zasad. Kiedyś człowiek był przesądny i zanim nie złowił ryby, nie wyciągał siatki. Jak się łowiło jakiś białoryb,
A teraz na dzień dobry rozkłada się tripod do ważenia. Mocny jest ten. Zważyliśmy kiedyś 300 kilo. To jest jakość. Za rozsądną cenę. Dobra, bo jeszcze zostanę bez sprzętu. Więc może wjeżdżać taki kaban 100 kg. Stojaczek wagowy do niego jak najbardziej jest. Starszy to ty będziesz. Mądrzejszy niekoniecznie. Ten podbierak rzuciłem tutaj tak jakbym nic nie chciał złowić. Tak daleko. Zobaczymy, czy ten system... O! One klik! Działa! Fajna rzecz. Pyk. O, Jany. Naprawdę... Jak tu spowodować, by coś się wydarzyło? Przyjeżdżasz na łowisko, masz swój trójkąt bermudzki, wyznaczony jakiś tam obszar w łowisku i to jest twoje, tak? Rezerwujesz to w styczniu i się zastanawiasz, a może są tam, a może są tam, a może są tam. Stoimy tutaj we czwórkę, na pewno chłopacy, którzy zobaczą ten film, potwierdzą i się niewiele dzieje, nie? Nasza doba, moja doba, bez ryby, stanowisko obok bez ryby, dwa stanowiska obok bez ryby, tu stanowisko obok bez ryby. Nic co zrobić. Wiadomo, że w każdej chwili może coś przyjść. Tak się zawsze zastanawiam, czemu mnie tak ciągnie w to miejsce, w którym się czeka na jedno branie. I no niestety, no, trzeba to jasno powiedzieć. Trudność złowienia tych ryb jest tutaj naprawdę kusząca. Ci ludzie, którzy gdzieś tam obserwują to, co się dzieje na łowisku, powiedzą, co on pierdoli, nie? Jaka trudność. Przecież ciągle wstawiane są kabany. No, no są wstawiane, bo jak jest kilkanaście stanowisk zajęte, do 20 prawie, zawsze ktoś coś złowi, nie? Ale kulisy, no kulisy są nieznane, tak, ludziom. Bo tak jak się z zewnątrz na to patrzy, to się łowi, tak? Ale jak się tutaj jest i zostanie się parę razy ten łomot, to... I pomimo nawet tego fajnego połowienia w zeszłym roku na klubowym stanowisku, chciałbym złowić i fajnie połapać w takich miejscach ogólnodostępnych, tak, żeby dać radę w takich miejscach również, nie? Ciekawe, czy to będzie mi dane. Spróbuję kilkukrotnie w tym roku. Taki mam plan, rezerwacji żadnych nie mam. Nie jestem w stanie nic ustalić z uwagi tam na jakieś moje tematy zawodowe, więc działa się na spontanie, tak? Dzwoni się, jakie miejsce wolne, takie się bierze. I znowu ta sama metodologia. Nie wiadomo, czy dobry, nie wiadomo, czy dobry czas, no ale jest to woda, tak? Te ryby na pole nie wychodzą, więc po prostu, no, trzeba dać sobie szansę, tak? W domu ich się nie złowi, ale bardzo, bardzo mocno zawsze chcę. Czasami ludzie mówią, nie no, bez spiny, bez ciśnienia. A ja mam ciśnienie, mam spinę. Bardzo mi zależy. Nie mam żadnych biznesowych powiązań z tym, czy łowię ryby, tak? Jeszcze do niedawna troszeczkę czułem presję, bo chciałem pomagać firmie, chciałem pokazywać, że dajemy radę. A teraz już tego nie mam, tak? Mogę sobie kupić to, co chcę, mogę używać tych rzeczy, które na danej wodzie się sprawdzają.
A jak widać, nie jest to czasami najważniejszy warunek, tak? Gdzieś są te czynniki, jest ich wiele, które powodują, że sukces osiągamy. Na pewno nie jest to magiczna kulka. Byle tylko nie przeszkadzała. Kocham to cholerne karpiowanie. Czasami, ile w tym jest wędkarstwa, nie? No ale to tak samo jest też pewnie i z myśliwstwem, i z takimi bardziej wysublimowanymi metodami spędzania wolnego czasu, gdzie tak naprawdę, no co, można by było, nie wiem, bo się nie znam na myśliwstwie, ale pewnie jechać gdzieś i poszczelać, tak? Masowo. Ale wytropić to, ustrzelić, choć nie chciałbym tutaj popaść w niełaski ludzi, którzy są krytykantami myślistwa, ale niech się każdy zajmie tym, co lubi robić, dopóki jest to dozwolone, to z tą etyką to nie przesadzajmy, bo samo wędkarstwo też zaetyczne nie jest, gdzie się rybę kuje, męczy i wypuszcza, tak? Na pewno jest w chuj szczęśliwa, nie? Life is brutal. Ciekawe, czy ten mikrofon zbiera te ptaszki. Kurczę, jakby fajnie nagrać takie branie w tej chwili. Takie niesymulowane wypuszczeniem na wodę łódki zanętowej. A, jeny. No nic. Karta pamięci z gumy nie jest. Kaczuszki. W ogóle te kaczuszki to są fenomenalne, naprawdę. Wskakują na dziób. O Jezu, no i zrobiły branie. Wskakują na dziób łódki. No dobrze, to pobawimy się troszeczkę. Chłopacy. Przyjeżdżają chłopacy zaraz na miejscówkę, obok we dwójkę, a ja lekko chyba stoję w ich miejscu, bo łowiłem tutaj z chłopakiem, który łowił tylko na dwie wędki i się przykleiliśmy w lewą stronę, ale nie będę ryzykował, że ktoś przyjedzie i nie będzie miał miejsca i będę musiał się potem przewozić w najmniej odpowiednim momencie, więc sobie znajdę teraz jakieś miejscóweczki. Zobaczymy, co tutaj ciekawego na Echosondzie się dzieje. No, tu już tutaj w tym miejscu zaczyna się spadeczek od 5. On tutaj jest wyjątkowo łagodnie, to zejście, więc lekko przesuniemy się w prawo, łódeczka sobie płynie, zobaczymy. Na 7 metrach rozpoczyna się takie wypłaszczenie. Dobrze ta echosonda rysuje. No i tutaj chyba sobie zaznaczę ten pierwszy prawy punkcik. Cyk, szybki nawipońcik, cyk, plan, przepraszam, grupy, wszystkie, szybki punkt, zmienimy mu nazwę na prawy nef 31, dodamy go do grupy dobroklasztorne. Zapisz. Dobra. I punkcik mamy zapisany i poszukamy sobie następnego miejsca. Boże, jak tu jest płasko. Jak żelazko. Nic nie ma się do czego tutaj przykleić. Dobra, wrócimy. Napłyniemy jeszcze raz. Jednak to napływanie na spadek
jak to echo sonda, jej funkcjonalność lepiej, jak się odbywa w taki sposób napływający, powolutku. Nie jest za szybka to echo sonda, ale obraz jest bardzo zadowalający. Zresztą te łódki dosyć szybko pływają, więc trzeba spokojnie zmniejszyć czasami nawet moc silników na kilkadziesiąt procent, 50-60 i delikatnie, delikatnie sobie penetrować ten obszar. O, tutaj widzicie jakieś zaczynają się małe wydziurkowania. Nie wiem, czy to nie jest czasem od przyspieszonego. Ruchu, więc sobie napłynę jeszcze raz tą. Nie no, kurde. Coś ząbkuje, więc może to są miejsca, w które zostały w jakiś sposób, wydziubane. Zobaczymy. Teraz uspokoimy ten obraz. I delikatnie tam się wdryfujemy. O, coś się oderwało chyba od dna. Jakaś rybka. Ewidentnie coś od dna odstrzeliło. Huh. No dobra. To co? Kurde, wrócę jeszcze raz, zobaczę to miejsce. Ale to tak jakby się oderwało właśnie od tego. Aha. Tak. Ewidentnie tutaj są jakieś mikro redliny. No dobra. Zapiszemy sobie tutaj. Punkcik, cyk, grupy, wszystkie, szybki punkt. Zmienimy mu kolor ikonki na żółtą. Zaraz słońce wyjdzie, będzie lepiej widoczne. I zrobimy tu lewy NEF 31. Dodamy go do dobra i let's go. Zobaczymy teraz jeszcze tylko, który to jest punkt na mapie. Ok. Tu jest prawa, tu jest lewa NEF, prawy NEF. Aha, czyli to jest tutaj bliżej. Dobra. Gdzie jest dom? Tutaj. No dobra. It go home. Powrót, autopilot start i działamy. Igiełki, piękne igiełki ze stajni handmade'owych. W ogóle mam kilka rzeczy, które otrzymałem, a jak w prezencie od kolegów. Igiełki, wierterka, hangerki. Personalizowane na sens życia, El Redaktore, NEF firmy. Nowe firmy muszą sobie teraz radzić na rynku w pozyskiwaniu klientów. Dogadać się między sobą, jak ten rynek okiełznać. Fajne rzeczy. To ma cieszyć i producenta, i użytkownika, więc bajeczka. I co?
klasyczny przypornik z quickiem. Bezpieczny klipsik, ciężareczek. I do baju. Leciutko się podnosi na tym waftersiku, tak pięknie sobie jest i gra. Bo. Taki fajny patencik ostatnio Adrianek mi pokazał, jak zaczepić PV-kę na, żeby była wzdłuż zestawu, taką delikatną pętelkę robimy i zobaczcie jaki myk. Cyk. Taką prostą pętelką, która gdy się wszystko rozpuści, ona puszcza, a do tego czasu ten zestaw fajnie opada. Można działać. Wrzucamy to wszystko do komory i let's go. I sobie tak ładnie sobie PV-eczko wisi. Klasycznie cztery pokruszone kulki. Dzisiaj im dopierdzielimy, damy 5. I sailing niekoniecznie Bonduel. I sailing Bonduel. Kilka pelecików i troszkę konopi. Do wieczora musi im wystarczyć. Kaczuszki wiedzą, że papu przyszło. Haha.
Co? Siam mi stąd. Moje jedzenie. No dobrze, to mała historia tych wszystkich suwenirów, kieliszek. W ubiegłym roku na maratonie poznałem Mariusza i chodziłem do niego na poranny kieliszek soku z ogórków. I miałem swój kieliszek szklany, jakiś grawerowany, znaczy się to był jego kieliszek, który był dla mnie. I miałem go zabrać i zapomniałem, więc Mariusz, jak robił swoje dzieła, to wyprodukował taki kieliszeczek. Bardzo miło, jak się dostaje prezent, taki niespodziewany. Troszkę też z uwagi na wielką konkurencję tutaj chłopaków, którzy w krainie handmade'u postanowili się poruszać i ktoś komuś też troszeczkę tego rynku zabiera. No, muszą się chłopacy dogadywać, tak? Nie mogę też mieć jakiś rozterek, tak, że ktoś chce czymś mnie obdarować i tak dalej. Wszystkich lubię. Z Tomkiem, który robi piękne igły z żywicy, długo o tym rozmawiałem. Czy to czasem nie są jakieś formy plagiatu i tak dalej, ale generalnie no przecież nikt nikomu nie zabrania działać w jakiejś tam materii. I nie można też
od projektu, który nie został wymyślony jak koło, tylko ktoś go zaczął robić, też wymagać, że nagle pozostanie jedyny w swojej branży, tak? I co zrobić, no? Muszą się chłopacy poukładać, trudno mi o takich rzeczach też mówić, bo na pewno gdzieś tam w tyle głowy każdy z nich, a szczególnie tutaj Dawid, może mieć jakąś pewną formę dyskretnego, ale jednak niezadowolenia z pewnych sytuacji, ale no, co zrobić. Ale redaktore, takie, słuchajcie, tam nie ma w środku cygara. Fajnie się otwiera, fajny gadżecik. Nie będziemy tutaj zdradzali firm, które to produkują. Każdy sobie wyszuka i tak dalej. Zobaczcie, pyk, cyk, taka rzecz wykręcana i co? Wiertełko. O. Jezus, to nie jest wiertełko. To jest... coś tu jest nałożone. A tak, wiertełko. Dobra. Żeby się nie stępiło, jest zabezpieczone. A może to celowo jest tak zrobione? Może tego nie należy zrywać? He, zgłupiałem. Nie wiem, chyba trzeba to zerwać. Jaki jestem. O, wkładamy do środka, cyk. Cygaro. El cigarore. To normalnie tutaj jakieś cygaro do środka by weszło. Kto wie, czy to czasem nie powstało w jakiś rzeczy. Nie wiem, czy to Mariusz sam wykonuje tego typu rzeczy. Czadowe to jest, kurde. No, ładnie to wygląda. Cygaro można do środka włożyć. I moje tutaj. Mojego Tomusia igiełki. Fajne rzeczy. To ma, kurde, cieszyć. Zobaczcie, jaki karpiowy deseń. Z kategorii, kurde, to jest tak wygłaskane, jakby jakiś złotnik to robił. No. El Combinatore. Wyostrzymy. O. Światła troszkę. I do boju, no. Będę posiadał, bo aż strach tego używać, takie wszystko ładne. Kuźwa, jeszcze mi się to nie zdarzyło, żeby nie włączyć nagrywania. Jak personal best wjechał na matę po wczorajszym amurze. Zobaczcie. Ja pierdzielę. Kiedyś taki mi spadł, jak byłem młody. Na takim kanałku łowiliśmy. 2 dni do siebie dochodziłem. Ale ładne stworzenie, ja pierdzielę. Na zielonym tle żółty mego życia sens. Dobra, zrobimy foteczkę i go zjemy. No tak, dochodzi do biega końca zasiadka. Poza amurkiem, którego wypędziłem szybciutko z podbieraka, jaziem, który dał mi dużo radości. Pozostało mi złowić jeszcze tylko lipienia, pstrąga tęczowego, troć i potem następny będzie karp, więc jest szansa. Tak przechodząc tutaj po stanowiskach, no niestety, ale chyba będziecie musieli panowie tutaj z klubu pobiedzickiego, klubu karpiowego, sprawdzać, kiedy ja będę nad wodą, wtedy bankowo cała woda staje, bo tutaj na 8 stanowiskach do stanowiska 25 w ogóle nie ma ryb. Także jedyny plus to to, że nie obstrzelano mnie po bokach, jak zazwyczaj to bywało. Więc wszystko jest zrobione dobrze, a miałem kontakt z rybami jakimiś, nie? Więc w porządku. A tak na marginesie to co, no?
Kolejna lekcja pokory na Dobrze Klasztornym. Szkoda, że tak mało wyjazdów tutaj. Tutaj jednak, żeby łowić te ryby skutecznie, to trzeba mieć dużego farta do tego, w jakim miejscu się znajdujemy i odpowiednio to wykorzystać oczywiście, ale naprawdę ciężki temat. Nie planowałem żadnych zasiadek w tym roku, więc jak coś się uda z partyzanta, to na pewno się pojawię, ale teraz na dobry miesiąc finito, więc niestety szkoda. O jeny. No ale jeszcze jest nocka, poranek, morze. Wystarczy jedno branie, nie? Więc... A jeny. Kolejna walka z silną wolą. I cała magia nagrywania sobie samemu filmów. Jak ci się warunki zmieniają, to z drugiej strony nie zareagujesz. Ale w końcu to nie jest praca dyplomowa w szkole filmowej, więc nie ma co się przejmować. Fajnie mi było znowu wrócić po zimowej stagnacji. Kocham to. O, słoneczko wyszło, będzie mnie widać. Będę mógł powiedzieć, być może na dzisiaj, do widzenia. A teraz takie branie. Grunt to silna wola. Mecz to święta rzecz. Dlaczego mnie tam nie ma? Bo ciężko zrobić rezerwację na rybkach w trybie online. A meczyk można obejrzeć. Generalnie, co jest najważniejsze w wędkarstwie karpiowym? Bardzo ważna jest adrenalina o poranku, kiedy ostatniego dnia czekasz na to branie, bo wiadomo, co tutaj w wodzie pływa i co można złowić. Gdy już pełen nadziei przyjeżdżasz, to jest super. Potem ta nadzieja stygnie, gaśnie, ale branie o poranku ostatniego dnia to jest coś niesamowitego, nie? Złowiłem amura, złowiłem jazia. Śmiałem się, że jak przerobię wszystkie gatunki, łącznie z lipieniem, to będę miał nagrodę. Jestem na dobrej drodze, żeby tą nagrodę otrzymać. Piękny złoty leszcz. Naprawdę piękny. Ale mi narobił porannego smaka. Oczywiście nie na to, żeby pływał w oleju, nie? Niesamowite jest to wędkarstwo karpiowe. Karpiowe, nie? A wspominałem, jak pojechałem na Wygonin 2 lata temu na leszcze. Wszyscy byli zaskoczeni. No co? To są piękne ryby. Może nie na te zestawy. I na żyłkę o grubości ich płetwy. Ładne. I to jest właśnie dowód na nieaktywność żerową karpi. Także czekamy na lipienia. Może jeszcze jedna historia życiowa. I tak... Nie wiem, czy młodzież trawi te materiały, które realizujemy. Nie walimy do was mordeczki,
i tak dalej. Trochę to komicznie by wyglądało, jakbym mówił do ludzi mordeczki. A jako, że mam zapewne dzieci w wieku elektoratu, do którego nigdy nie dotrę, bo do swoich dzieci też mi ciężko. Ojciec, przestań. Ostatnio wchodzę do córki z kolegą. Chciałem powiedzieć dzień dobry. Tata, nie rób siary. Dobra, przepraszam. Coś wam opowiem. Generalnie jest taki fajny dowcip. Ryby nie biorą, to sobie porozmawiamy. O gościu, przy którym zawsze była jego kobieta, nie? Zawsze była. Jak się poznali, była przy nim. Chciałby przy niej zacwaniakować i chodził gdzieś po jakiejś balustradzie i się spieprzył i wylądował na Ojomie. I ona mówi do niego, no i zawsze byłeś przy mnie. Nie, on mówi do niej, zawsze byłeś przy mnie. Wtedy, kiedy chciałem gdzieś przez murek przeskoczyć na drugi murek, też byłaś przy mnie, nie? I tak wspomina te wszystkie lata. I zobacz. I teraz leżę z nowotworem. Niedługo odejdę z tego świata. I też jesteś przy mnie. Ona mówi, tak, kochanie, jestem przy tobie. No, i wiesz co? Tak sobie myślę. Ty mi chyba, kurwa, pecha przynosisz w życiu. I dlaczego to powiedziałem? Bo mam tutaj coś takiego. Zobaczcie. Co to jest? Słuchajcie, to jest worek, który używam do mieszania zanęty. Mam go 30 lat. Już nie łowię tak dużo, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby pojeździć sobie, połowić leszczy. Być może właśnie, no widzieliście przed chwileczką rybkę. To może ten talizman. Właśnie, ale dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, to jest worek, który sam własnoręcznie uszyłem 30 lat temu na maszynie do szycia z kurtki mojej żony, którą poznałem, gdy była w tej kurtce ortalionowej, gnieciuchowej, różowej, jebitnej, widocznej ze 150 km kurtce. Wiecie, nie? Te dyskoteki i cała sala w rytmie. Ona miała taką kurtkę. Wiesz co? To może przez ciebie, Agnieszka, te leszcze mi biorą. Nie no. Niesamowite. Nie wiem, to chyba szczęście, to nie pech. Kurtka. Ja pierdolę. Ale my już jesteśmy starzy. Jeszcze 4 godziny zestawy w wodzie. Może być grubo. No nic. Ostatnie pół godzinki. Powoli się trzeba zwijać. Ale wiemy, gdzie są te ryby. Zostawimy tutaj lekką nutkę tajemnicy. Cały brzeg. Bez brania tutaj. Chłopak na stanowisku. Dwa stanowiska obok, czyli bliżej zatoki. Przy zwijaniu zostawiony jeden kij i na do widzenia łowisko pożegnało go jedną rybą. I taka ciekawostka, osoba, która stała tam z przodu na tych 10 stanowiskach, które od kilku dni nie miały ryby, przestawiła się na kilka godzin na inne stanowisko, gdzie te ryby stoją. W ciągu 15 minut 2 brania. Nawet nie będę się dopytywał, jak ten dzień dzisiejszy jego się skończył. Mam pewną świadomość, tutaj się ryby już zaczęły pokazywać na powierzchni, w tym naszym rejonie, że gdybym został do jutra, może by się coś udało. Znaczy się inaczej, byłaby szansa, nie? Ale... A, nie wiem. Trzeba czasami
po męsku przyznać się do tego, że się nie udało tym razem. Trochę pieniążki, trochę czas. Wszystko do kupy. Nie ma co przeginać, także najprawdopodobniej porażka. Ale czy porażką można nazwać po przebywanie kilka dni nad wodą, nad piękną wodą, nad wodą, w której każdy pik podnosi ciśnienie o skalę nieziemską, także no cóż, takie jest to wędkarstwo pewnie, gdybyśmy tak się wystrzeliwali non-stop, to nie wiadomo, czy byśmy to robili. A Jezus. No nietrafiony, totalnie nietrafiony termin, ale ja wiedziałem, że tak będzie, jak się zrobiło tylko tak bardzo ciepło. Wiedziałem, że te ryby staną, zawsze tak się dzieje, odpalą niebawem na pewnej imprezie, gdzie na pewno będzie ogień. I z tego miejsca życzę wszystkim powodzenia. Byłem z wami wiele lat i choć nie jestem, to cały czas jestem. I życzę powodzenia tutaj w nowych działaniach, żeby ta woda cały czas w tak pięknej kondycji się utrzymywała. Ach.